Cześć wszystkim, tu Pyra w Korei i w tym filmiku chciałabym opowiedzieć troszeczkę o sobie. Tak naprawdę mam na imię Agnieszka, chociaż w Korei wszyscy wołają na mnie Maria, ponieważ tak jest prościej. Maria to moje drugie imię. Pochodzę z Poznania i stąd nazwa Pyra w Korei. Pracuję w dziale marketingu firmy produkującej rejestratory samochodowe. Zajmuję się tworzeniem reklam, kampaniami reklamowymi, szukaniem recenzentów, kontaktem z tymi recenzentami. Również zajmuję się naszymi mediami społecznościowymi, typu Twitter, Facebook, Instagram itd. Słowem zajmuję się tym, z czego mam wykształcenie. Do Korei przyjechałam po otrzymaniu stypendium rządu Korei na studia magisterskie. Więcej szczegółów o tym stypendium opowiem Wam w innym filmiku, ponieważ chcę o nim mówić, ponieważ jest to fajna sprawa i na pewno Wam się przyda. A dzisiaj troszeczkę pokrótce. Wyjazd do Korei był dla mnie wielkim marzeniem, odkąd zaczęłam studiować język koreański w Poznaniu na UAM-ie, ale wiedziałam też, że jest to dość nieosiągalne marzenie z powodu pieniędzy. Po prostu nie miałam pieniędzy nawet na te wymiany, które mamy na UAM-ie z HUFS, czyli Hanguk University of Korean Studies, znane tutaj też jako WEDE. Mamy taką wymianę na UAM-ie, więc jeżeli ktokolwiek z Was chce iść na koreanistykę, jest możliwość wyjazdu. No ja niestety nie miałam takich pieniędzy, żeby po prostu tutaj przeżyć. Po jakimś czasie pogodziłam się z tym faktem, pogodziłam się, że już nigdy nie wyjadę do Korei, pomimo tej pasji do języka, zainteresowania, dosyć dobrych ocen i także no dosyć, powiedziałabym, porządnego poziomu języka, jak na kogoś, kto nigdy nie wyjechał do Korei. No i tutaj wywiązała się dosyć śmieszna sytuacja, zabawna dla mnie. Miałam taką wykładowczynię języka koreańskiego, którą bardzo szanowałam, ale której jednocześnie się bardzo bałam. A ona nie tyle co na moim czwartym roku, nie tyle co ona zasugerowała mi, żebym składała dokumenty na to stypendium, nie tyle zapytała mnie, czy chcę jechać do Korei, tylko ona powiedziała, że ona nie chce słyszeć, że ja nie składam tych dokumentów. No i co miałam robić? Nie miałam wyjścia. Złożyłam te dokumenty i się dostałam. Pewnie spojrzycie na mnie krzywo. Osoba, która no niekoniecznie myślała o tym, żeby w ogóle próbować dostać się do Korei, dostała się do Korei. Ale przede wszystkim ja pracowałam na to. Ja pracowałam bardzo, bardzo mocno na kilka lat na to, żeby wyjechać do Korei. Jeżeli chodzi o dokumenty, to naprawdę było dużo stresu, dużo biegania. Ale powodem, dla którego tak naprawdę wtedy nie myślałam o wyjeździe, powód był inny. Mianowicie w tamtym okresie mojego życia nie myślałam o tym, żeby wyjechać na drugi koniec świata z tego powodu, że moja mama zachorowała na raka i po prostu miałam wtedy operację i ja po prostu no, nie miałam do tego głowy, żeby myśleć też o tym wyjeździe, ale po rozmowach i generalnie tak naprawdę gdzieś w głębi serca tak naprawdę chciałam jednak wyjechać, bo to była wielka, wielka okazja dla takiej osoby jak ja na no, lepsze życie. W związku z czym podjęłam próbę, dostałam się i jestem tutaj. W sierpniu tego roku miną 3 lata, czyli wyjechałam w sierpniu 2013 roku. No tego to nie wie nikt. Ja też, gdybym trwała w postanowieniu, które sobie założyłam, kiedy pierwszy raz tu przyjechałam, pomyślałam sobie, że skrócę sobie mój pobyt o 6 miesięcy, z 3 lat do 2,5 roku. W związku z czym, gdybym trwała w tym postanowieniu, no już bym była od kilku miesięcy w Polsce. No, ale nie jestem. W Polsce studiowałam na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. I pewnie nie spodziewacie się tego, ale nie studiowałam koreanistyki na początku. Po maturze nie bardzo wiedziałam, co ze sobą zrobić i moim wielkim marzeniem było dostanie się na filmoznawstwo. Na filmoznawstwo niestety się nie dostałam, także obrałam inną ścieżkę. Poszłam w kierunku mojego drugiego zainteresowania, którym były języki obce, które zawsze kochałam, uczyłam się ich wielu. Tutaj Was zaskoczę, moim kierunkiem była filologia chorwacko-serbska. No i
Okazało się, że był to totalnie, absolutnie nietrafiony wybór. Nie podobało mi się. I tak jak język sam w sobie jest naprawdę fascynujący i jeżeli ktoś ma tą pasję do nauki i interesuje się tamtym regionem, no to jest super sprawa, jest naprawdę sympatycznie, ludzie są przemili, ale no dla mnie był to naprawdę kulą w płot wybór i tak od drugiego roku zaczęłam się zastanawiać nad innym kierunkiem, pomyślałam o językach azjatyckich. Nie chciałam za bardzo uczyć się popularnych języka chińskiego czy japońskiego. Pozdrawiam moją przyjaciółkę Alik, która uczyła się języka japońskiego w tym czasie. A ja w tym samym czasie też odkryłam K-pop, K-dramy. No i to mnie tak trochę popchnęło, że chcę tam składać dokumenty na ten kierunek. I tak oto mam w Polsce dwa licencjaty z języka chorwackiego i z języka koreańskiego. Z języka koreańskiego chciałam na koreanistyce iść aż do magisterki i tak naprawdę skończyłam czwarty rok, no ale po czwartym roku, właściwie w trakcie czwartego roku dostałam się na studia tutaj w Korei i tutaj już magisterkę kończyłam. W Korei studiowałam na Wydziale Dziennikarstwa i Komunikacji na kierunku reklama i PR na Uniwersytecie Kyunghee w Seulu. Przed podjęciem studiów uczyłam się jeszcze pół roku w Instytucie Językowym, języka koreańskiego, ale o tym opowiem w innym filmiku, ponieważ jest to związane właśnie z tym stypendium, o którym chcę Wam opowiedzieć. Poszłam na targi pracy dla obcokrajowców i tak się złożyło, że moja firma szukała kogoś z moim wykształceniem, z moimi umiejętnościami i tak przeszłam dwa etapy rozmów, odbyłam 6-miesięczny staż i jestem teraz już regularnym pracownikiem tej firmy. O pracy w Korei będę również mówić, także wiecie, subskrybujcie kanał. Jak już mówiłam, jest to takie połączenie mojej pasji do języków obcych, K-popu, K-dram. To było coś w tym stylu. Co zabawne, jadąc do Korei, już nie interesowałam się K-popem w ogóle. To totalnie minęło, zapał mi ostygł. Także jadąc do Korei byłam już osobą bardziej zainteresowana Koreą, życiem w Korei i mieszkaniem tutaj niż K-popem, idolami, dramami, aktorami. Oczywiście jest to sympatyczne, jeżeli się takiego aktora spotka. Ja mam też taką nostalgię do niektórych utworów czy artystów, których chciałabym spotkać wciąż, ale nie jest to już ten sam zapał, który miałam kilka lat temu, prawda? Teraz tak naprawdę już nie nadążam za bardzo za K-popem, chyba że jest to jakiś wielki hit, o którym wszyscy mówią i jest wszędzie. Hit, który słyszę za oknem, ponieważ zaraz za oknem po drugiej stronie ulicy jest klub. No albo jakieś nowinki przekazywane mi przez Was, kochani, tudzież przez dziewczyny z 2FOK. Pozdrawiam fanów. Tłumaczę tam troszeczkę. No i ogólnie podoba mi się życie w Korei. Lubię tutaj mieszkać, lubię tutaj żyć. Lubię to, że mogę się porozumiewać z ludźmi bez problemu, po koreańsku. Ludzie są życzliwi, pomocni. Wiadomo, że nie wszyscy, ale jeżeli chodzi o moje doświadczenia tutaj, w większości są pozytywne. Oczywiście studia, same studia były bardzo ciężkie, ale uważam, że no jakby to tak zaprawiło mnie w boju. Dzięki temu no jestem ulepiona z twardszej gliny, ale no było to ciężki okres w moim życiu. Kocham koreańskie jedzenie, chociaż prawdę mówiąc, do koreańskiego jedzenia musiałam się troszeczkę przyzwyczaić. Nie dlatego, że go nie lubiłam, ponieważ uwielbiałam te smaki, ale mój brzuch protestował po prostu. Także troszeczkę, kilka miesięcy zajęło mi przystosowywanie się do jedzenia koreańskiego. To jest kilka powodów, dla których lubię Koreę. Oczywiście są minusy. O plusach, minusach Korei, co mi się podoba i nie podoba, również będę mówić. Także subskrybujcie. Na kanale znajdziecie język koreański przede wszystkim, lekcje po polsku, język koreański. Znajdziecie konkursy, recenzje, wycieczki po Korei. Będę omawiać wszystko, co uważam za ciekawe, a co chciałabym przekazać Wam. Także w związku z czym wiecie, co macie zrobić. Subskrybujcie, dajcie kciuk w górę. Możecie dać w komentarzach sugestie co do przyszłych filmików. No i do zobaczenia następnym razem.
Tydzień jest dzisiaj ze mną i się peszę trochę. Jego dadylio. Co? Jego dadylio. Tej nadzieję.